Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Minecraft Mapy. Będziemy sobie sprawdzać te mapy udostępnione przez społeczność Minecrafta. Na pewno wielu z nich się tutaj sporo napracowało. Dzisiaj jako pierwszą mapę przetestujemy sobie polską wieś. Polską wieś z XIX wieku. Tak jak to autor napisał w opisie mapy. Na początek jak się tutaj zespałniłem, to zobaczyłem, że mamy parę tabliczek. Krzyżyk. Krzyż w zasadzie i nie wiem, co to oznacza, ale mamy tu tak, do Sierpowa, tutaj mamy do Jankowic, a tutaj mamy do Dworowa. I gdzie idziemy? Gdzie myślicie, gdzie pójdziemy? Mi się wydaje, że pójdziemy do Jankowic, dlatego że Jankowice jakoś mi się tak najlepiej tutaj kojarzą. Zobaczcie, że mamy tutaj jakiś inny rodzaj ziemi tutaj po prostu, bez trawy, tutaj mamy z trawą. Całość wygląda w sumie ładnie, bez drzew w okolicy. Co to jest? A, to są słoneczniki. Dobra, to słoneczniki sobie zostawmy. Mam nadzieję, że mi nie będzie tutaj potrzebne nic takiego do, jakby, nie wiem, obrony. No dobra, idziemy tędy. Idziemy tędy, bo tutaj nas ścieżka prowadzi. Dobra, czyli trzeba iść chyba tędy. To jest coś w rodzaju strzałki? Czy co? Nie, no chyba tam dalej trzeba iść. Wydawało mi się, że to tak, taki trochę rodzaj strzałki był tam, nie? Ale jednak nie. O, widzę chyba, że już wioska tam gdzieś jest w oddali. Dobra, czyli jesteśmy jakby w domu. Zwiedzimy sobie te trzy wioski. Zobaczymy, co tam w sumie nam ten saving oferuje tutaj. Ta mapa w zasadzie. No mówię saving, no bo w zasadzie wiecie, no mapy są udostępniane na podstawie zapisów gry. Co tu mamy? Takie jakieś małe drzewko zrobione. Dobra. Co tutaj jest? To są jakieś ruiny chyba bardziej niż wioska. No być może panie jeszcze buduje. No tam w oddali nic nie widzę. Nic za nic. Nic za nic. To może do złej wioski, żebym poszedł na pierwszy raz. Bo tutaj w zasadzie, no tylko takie te uprawne pole tutaj widzę. Tamten kwiatuszek. I nic poza tym. A, no bo może się idzie jeszcze dalej, no człowieku, no. Nie od razu Rzym zbudowano, poczekaj. Nie denerwuj się. Coś widzę, ale nie, to ziemia jest następna. Tam są chyba te kwiatuszki. Ale tam chyba nie idziemy, nie? O kurde, deszcz mnie złapał. O kurde, i się ściemniło. Pomocy. Zaraz po fury jakieś pewnie wyjdą. A ja mam nic? Do obrony. Dobra, idziemy jeszcze tędy. Chociaż w zasadzie chyba tu nie jest wstawiony survival, ponieważ nie ma ikonek jedzonka. Ani nie widzę też żadnych tutaj po prostu zwierzątek. A nie, tam jest chyba krówka jakaś. No dobra. Tak na wszelki wypadek. Ej, nie mogę nic zebrać. O, tu mam, patrz. Bloki budowlane, dekoracyjne. Transport. O, dobra, dobra. Ty, patrz, 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 patrz. A co tutaj się dzieje w ogóle? Ekwipunek, alchemia, walka, narzędzia, żywność. Co tu się stało? Bo to nie wiem, to jest aż tak zmodyfikowany save czy coś? Po prostu, żebym mógł sobie budować. Narzędzia. Mogę mieć tutaj ten... Dajmy tutaj. Diamentowy, neterytowy, 8 do obrażeń. Neterytowy jest lepszy. Neterytowy jest lepszy. Neterytowy sobie wezmę. To sobie wezmę. To sobie wezmę. Chociaż. Te są lepsze. To jest lepsze, więc to mogę sobie wyrzucić. Drugiego tego nie potrzebuję. Halo. Halo. Tego nie potrzebuję. To potrzebuję. Wyzwanie ukończone. Pogrzeb mnie w zgliszczach. Dobrze, dobrze. Klątwa nawiązania. Dobra, czyli to jest taka w zasadzie mapa, żebyśmy sobie mogli tutaj... Bardzo ładnie też eksplorować i tak dalej chyba. Masek szybkiego wyboru klawiszami, dobra, tego nie potrzebuję. Tu mamy jakieś jaja, alchemia, okej. Ale widzę, że tutaj poforów nie ma, czekaj, bo zgubiłem się. Szedłem tędy. Tutaj jest jakaś ścieżka. Ścieżka się kończy. Nie, ścieżka idzie dalej. Mam nadzieję, że... Spotkam ja tutaj coś dobrego. Naprawdę. O, coś widzę. Jakiś domeczek. Dobra.
Ale ścieliło obok mnie, proszę państwa. Że tylko piorunem nie dostał. Bo właśnie, nie powinienem przecież biegać tutaj. Po otwartym terenie, bo mogę zostać uderzony piorunem. I teraz tak, mamy do wyboru tak naprawdę trzy wioski. Jedna jest szlachecka, druga jest bogata, a trzecia jest biedna, zwyczajna. Chyba tak? Nie, inaczej. Zwykła, czyli biedna. Bogata, czyli... Już zapomniałem. Bogata, czyli szlachecka. I mamy też góralską. To mi się wydaje, że to jest ta biedna, ta wioska. Ładne niebo, piękne, bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładne. Tam piorun ścielił. Teraz będzie styrta palić pewnie. Domki są oczywiście urządzone, z tego co tutaj mówiono. Aha, bo tutaj nie wejdę, bo jest zagroda. Spokojnie tam, nie denerwujcie się. Ej, gdzie jest wejście do tej chałupy? Czemu jest wiecznie noc? Czemu jest wiecznie noc? Pokaż mi tutaj jeszcze. Czy ja mogę tutaj poprosić o coś takiego jak światło? Fajerwerki? Fajerwerki. Pokaż mi fajerwerki, bo zawsze chciałem zobaczyć, jak wyglądają fajerwerki. Muszę znaleźć światło. Dobra, mam pochodnie, one są tutaj. Bloki dekoracyjne. Dawaj. Przynajmniej trochę oświetlenia tutaj. Chociaż tyle. Dobra, czy ja muszę to rozwalić, żeby tutaj wejść? Przepraszam bardzo. Bo tutaj nie widzę chyba innej możliwości. Żebym mógł się dostać do środka. Więc tak zróbmy. Przepraszam was. Wiecie co? Wezmę sobie ten. No. Narzędzia. Neterytowa siekiereczka. O. I cyk. Nie uciekajcie was, proszę bardzo. Wchodzimy do środka. Tak jak już mówiłem, strzelam. Czy coś odezwało? Nie, wydawało mi się, że po prostu jakiś dźwięk był, jakby ktoś się odezwał. Mamy skrzyneczkę oczywiście. Z jakimiś tam podstawowymi rzeczami, które nam się i tak nie przydadzą. Mamy łóżeczka oczywiście. I to by było tyle. To jest jeszcze jakieś drugie wejście. To jest jeszcze jakieś wejście. A, bo to są krówki. Dobry. Krówka z owieczką jest, tak? I nic więcej nie ma? Żebyście mi tutaj coś dali, porobili i tak dalej. Nie ma nic. Dobra, czyli trzeba się przespać. Dlatego, że jest noc. Jest noc. Słodkich snów. Dziękuję bardzo. Słodkich snów. Okej, stajemy. Deszczyk dalej pada. Nie, już nie pada. Dobra, czyli jak już nie pada, to możemy iść dalej eksplorować, bo byliśmy. Albo zwierzęta mi uciekły. To jest, dziurę wpadłem. Swoją własną, którą wykopałem. Kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. I teraz to się wszystko tutaj sprawdziło. Tam coś jest, kwiatuśki, nie ma poforów. Dobra. Jak już to mieliśmy ogarnięte sobie tutaj, to jedno. To teraz znajdźmy może... O kurde. Ale marchewę mam. Mam marchewę, to jest dobrze. To jest super nawet. To teraz pójdźmy sobie do tych dwóch pozostałych. Które gdzieś są też na mapce. Tylko najpierw chyba będę musiał wrócić do, albo i nie. Tędy może jeszcze dojść. Dobra, sprawdzę sobie tą ścieżkę, czy faktycznie będzie można dojść do tej innej wioski tutaj. Póki co ta pierwsza, no taka trochę nie zaskoczenie. Żadne zaskoczenie, chociaż plus za te domki, bo mi się podobają te daszki ze słomy z tych snopków. Tak. Bardzo fajnie rozwiązane. I trochę mnie to zastanawia, czy przypadkiem to nie jest taka jakby góralska wioska. Właśnie dzięki temu, że te snopy siana. Chociaż no, trochę by można było powiedzieć, że to jest taka rolnicza. No, już mieliśmy tutaj coś tak porównywać. Ale dobra, zobaczymy sobie dwie następne i później porównamy sobie, która była która. Ewentualnie wy jeszcze w komentarzu możecie napisać, która jest która. Dobra, mamy drugą. Krzyż jest tutaj oczywiście przed tym. Tu widzę, że już są trzy zabudowania. Czyli to na pewno nie jest biedna. Widzę, że jeszcze tabliczka jest. O, to jest to jakby cała wioska już tutaj. Jankowice. Dobra, czyli jesteśmy w Jankowicach, tak? A być może tamta to była po prostu jakaś taka chatka, wiecie, ala przejściowa może. Co tu mamy? Wędzarkę tutaj mamy.
Bardzo mi się to podoba. Tu mamy oczywiście ogródek, pole uprawne. Dobra, poczekaj po kolei, bo zaraz się zgubisz tutaj, po co ci to wszystko. Tutaj się wchodzi. To jest latarenka oczywiście. Mamy skrzyneczkę, w której nic tutaj nie ma ciekawego. Wow, bardzo mi się podoba taki efekt komina tutaj. Ciekawe, czy on jest w ogóle funkcjonalny. Nie, ale plus, sztos. Normalnie sztos. Już wiem, skąd będę czerpał inspirację, jeśli chodzi o moje mieszkanko. Na pewno taki kominek sobie tutaj wywalę. Mimo tego, że na pewno nie będzie tam dymu, nie będzie wydawał. A czy poczekaj, ja to muszę sprawdzić. Czesiwo, materiały, tu mam coś do żarcia, pieczony kurczak, pokaż węgiel, jest. I teraz, tyk. Poli się, nie? Nie poli. I nie poli? A czemu się nie poli? Pokaż kamień, no to kamień można spalić. Kurde, nie chciałem tutaj postawić żadnego tego, dobra. Nie, no niestety nie, tak jak mówiłem, ale... O, znowu jakiś dołek, tym razem nie przeze mnie wykopany. Więc... Ktoś zostawił na mnie pułapkę. Tu chyba jest coś swego rodzaju kurnik. Tak mi się też wydaje. Sprawdźmy za ten kurnik. Przepraszam bardzo, że niszczę te wszystkie tutaj zabudowania, ale... jak się mam dostać do kurnika, żeby na przykład jajka sobie zebrać tutaj od nich? Bo nie bardzo wiem. Musiałbym chyba to rozwalić, a później to zabudować. Tak mi się wydaje. Bo to jest chyba po to, żeby one nie wychodziły stąd. No dobra. W każdym razie... Sprawdzamy sobie. O, tu mamy owieczki. Dwie białe w zasadzie. Jedna szara, jedna czarna. Do tego, no oczywiście, żeby pozyskiwać sobie z nich wełnę. Więc jakby ktoś chciał tutaj grać jakoś na tej mapce, to może sobie skorzystać, bo to jest, widzę, samowystarczalna. To naprawił sobie zaklęcie. Nie. Piec hutniczy. Ulepsz sprzęt. Nie chcę ulepszać sprzętu. Napraw i nazwij, dobra, fajnie. Wydaje mi się, że to jest bogata wioska, nie? Bo ilość tego, co się tutaj znajduje. Tu mamy jeszcze kompas, butelka wody. Tu możemy wejść sobie do góry, żeby popatrzeć przez okienko. Aha, i możemy się tutaj przespać. Dobra, bardzo fajnie, zrobione. Teraz bym ja chciał zejść na dół. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? To jest grzybek? Pewnie tak. A, bo może to wy? Tak? Bo wy sobie jecie tutaj tą trawkę. Okej, okay, rozumiem. Tu możemy sobie na przykład na taki daszek skoczyć. Tak, to one. Dobra, więc fajnie, że jest urządzone to tutaj. Okej. Okay. Weźmy teraz może do tego domku tutaj. Tu widzimy, że mamy kolejny ogródek tak naprawdę. I tu mamy ropę na słomę jakby. Tak przynajmniej wygląda. A nie, mamy tutaj wejście, mamy tutaj konika oczywiście, na którym możemy jeździć, patatajać. Zobaczcie, ile życia ma nasz konik. Uhu, patataj, patataj, patataj. Poczekaj, zejdźmy sobie na razie. On nam się na pewno przyda do tego, żeby się przemieszczać już po mapie, tak więc stój sobie tutaj. Koniku, wejdźmy sobie do następnej chatki. Tu mamy oczywiście jakieś skrawki papieru. Tu mamy obraz. Obraz. Ale pierwszy raz, żebyśmy obraz mogli. To jest na pewno chatka taka na bardzo dużą ilość osób. Ogólnie wioska na bardzo dużą ilość osób jest tutaj jakby przygotowana na to. Nie ten klawisz. Pomyliło mi się z innymi gierkami. O, spokojnie. Spokojnie. Aha, nie przeskoczę przez. Co, czy tutaj coś kuje? Jego chyba kują te te. Tutaj, no. Jak się tak kuje, to przeskoczmy sobie tutaj. Efekt, motyw tutaj z drabiną, to są chyba tory nawet. Bardzo fajnie tutaj obrazuje to, jak te kłody jakby są po prostu owinięte czymś takim zabezpieczeniem, żeby to, wiecie, nie przewróciło się na kogoś albo po prostu, żeby się nie przewróciło. Tu mamy następne owieczki, które również są przywiązane. Kolejny ogródek. Bardzo ładnie jest tutaj zagospodarowany. Niestety on nie jest tutaj podlewany jakoś samoczynnie. Dlatego, że nie ma tutaj w jego okolicy żadnej wody. Mamy takie jakby podstawowe tutaj narzędzia, jakieś takie stoły i tak dalej. Coś do kraftowania. Tu jest kolejny budynek. Dobra, wejdźmy sobie tutaj chyba może najpierw do tego. Zobaczmy, co jest tutaj w tym. Już mamy 14 minut, więc trzeba było trochę się tutaj też sprężyć. Aha, czyli to jest po prostu ten sam jakby schemat budownictwa. Okej, okay, rozumiem, fajnie, fajnie.
Następnie, to mamy jakieś coś wodospad. Bardzo ładne. Zobaczmy, gdzie tutaj to jest wejście. A, dzień dobry. Dzień dobry, nie, czemu uciekacie? Czemu uciekacie? A to mamy siarego konika, jakbyśmy chcieli na przykład na nim jeździć. Jesteście wolni, wszystkie. Wszystkie zwierzątka tutaj będą wolne. Nikogo nie będziemy tutaj przetrzymywać. A, tutaj się chyba wchodzi. Dokładnie tak. Oczywiście podstawowe. Mapa Jankowic. Proszę bardzo. Mamy mapę Jankowic. Idealnie jakby tutaj się wpasowuje w to, że gdzie się Jankowice kończą. Natomiast ona mi się już nie przyda tutaj na pewno. No i na górze oczywiście mamy łóżka, co w zasadzie nie potrzebujemy też ich sprawdzać. No więc ja dosiadam swojego rumaka i pędzę do następnej wioski. Wow, zobaczcie na to. Patrzcie, jaki most fajny ktoś tutaj wybudował. Ale ekstra, ty. Jeszcze z przyciskami jakimiś. Ja nie wiem, co to robi. One po chwili odbijają. To, że tutaj nie widać, żeby cokolwiek tutaj się działo. W związku z tym. Może, nie wiem, trzeba dwa naraz nacisnąć, czy coś. Tutaj też. Kurde, elegancko. To mi się podoba. Idę do drugiej wioski. Nie idę na koniu, z tego względu, że po prostu czytałem sobie całego save'a od początku, więc wydaje mi się, że będę tam szybciej w tej drugiej wiosce. Jest krzyż. Jest krzyż. I mamy jakby takie rozwidlenie tutaj drogi. I teraz nie wiem za bardzo, gdzie iść. No ale chyba to tędy tutaj. To mi się wydaje. Dobra. Tam chyba coś jest? Nie. Kwiatuszki same. Dobra. Jak tutaj nic nie spotkam ciekawego, to pójdę sobie w drugą stronę. Już widzę, że tam coś jest. I to będzie chyba ta po prostu biedniejsza. Dworowo. Jesteśmy w dworowie teraz. Na pewno pójdę spać. Tam się jakieś ognisko pali. Ty, to jest taka lepsza jakby wioska. To jest chyba bogata, albo to jest ta góralska. Kurde, no naprawdę, musicie mi pomóc z tym, żeby rozszyfrować, która jest która. To jest chyba góralska. Trochę na rolniczą wygląda, z tego względu, że to jest takie pole. Najbardziej bym na to stawiał, nie? Daszki są w zasadzie z takiego samego materiału robione jak w tej pierwszej, co żeśmy byli. Albo to była taka bardziej przejściowa. Obok mnie uderzył piorun. Pamiętajcie, że nigdy pod drzewami nie stać, jak tam gdzieś jakaś burza jest. To my tutaj nie możemy do domku wejść. Co jest takiego tutaj grane? Znowu muszę tutaj rozwalać to. Dobra, pójdę trochę dalej. Więc może gdzieś tutaj w tej okolicy będę mógł się przespać. To jest chyba kościół. Bo mamy krzyż na dachu. Na to by wyglądało. A co byśmy na plebanii spali? No, wszędzie jest odgrodzone jakby taką tymi płotkami tutaj. Tu jest takie wejście. Dobra, wchodzimy. Idziemy do tyłu. Teraz wchodzimy do góry, tak? I idziemy co? Pod krzyż? A, bo to jest dzwon. Kurde, rozwaliłem dzwon. Rozwaliłem dzwon. Muszę znaleźć jakieś wejście, żeby się przespać. Okej, więc tak, na środku mamy tak, duże ognisko. Znaczy duże, no po prostu ognisko mamy. Ale tu mamy jakieś duże budynki. Naprawdę ja mam wątpliwości co do tego, która wiocha jest która, tak naprawdę. O, dwa łóżeczka mamy, bardzo ładnie to wygląda, takie łóżko małżeńskie. Tu mamy coś w rodzaju takiego piecyka, kominka. Okej, mamy wyjście na zewnątrz. Mamy wyjście na zewnątrz, więc te płotki nie można skakać. Tutaj mamy oczywiście zagrody. To jest, wydaje mi się, że bardziej to jakaś taka wioskowa jest. Ta wioska. Wioska wioskowa. Masło maślane. Taka bardziej rolnicza, bym rzekł. Bardzo dużo z budynków budowanych w zasadzie na takie tak zwane jedno kopyto. Czyli po prostu w takim samym jakby ułożeniu. Po prostu jakby przekopiować cały budynek i go gdzieś tam wyrzucać jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w jakikolwiek sposób, ale na to wygląda, że to w taki jest robione. Być może to jakaś inspiracja po prostu czegoś powstała. Dobra, weźmy sobie tutaj jeszcze. Domek też niczego sobie, na górze pewnie są tylko łóżka. Tak jest, tam jeszcze jakieś wejście. Tam jeszcze, aha, do następnego łóżka, dobrze. Ogólnie mapka jest fajna do tego, żeby sobie tak po prostu pochodzić, pożyć tutaj i tak dalej. No nie wiem, chyba że ktoś będzie chciał tutaj survival grać na tym, to
Też będzie mógł. Te takie zabezpieczenia, jakby pasy. O, pasy to. Imitacja pasów. To jest najlepsze chyba określenie. Tutaj mamy wiatrak jeszcze. Pójdźmy sobie do wiatraka, bo być może tutaj w tym wiatraku coś będzie szczególnego. Dobra, mamy schody. Schody do nieba. Co my tu mamy? Co to jest? A, po prostu taki bloczek? Po prostu taki bloczek i nic więcej. Okej. Okay. Dobra, wyjdźmy na skróty. Trochę zniszczyłem. Tutaj wiatraczek. Ej, ładnie jest zrobiony nawet. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Jest super. Dobra, czyli po prostu trzeba będzie lecieć do jeszcze jednej wioski, która nam została. Ej, serio? Sierpowo było w sumie najbliżej z tego wszystkiego? Kurde. To na koniec wybrałem. Sierpowo. Dzień dobry. Czyli tam to po prostu ta pierwsza taka jakby cośmy tam... Ej, jeden budyneczek był chyba. To była taka bardziej przejściowa. Tam się coś poli w tym domu. Mamy oczywiście owieczki. Kościół. I to będzie biedna. Tamta była bogata. I tamta, to byliśmy chyba pierwszy raz? To była góralska? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym tak stawiał. A wy co o tym sądzicie? Musicie napisać. To jest trzecia wioska, nie? Możecie po prostu napisać tak, że pierwsza wioska jaka, druga jaka i trzecia jaka. W tej, której żeśmy byli. No i co? No i generalnie tutaj się niczym jakby to tak za bardzo nie różni. Tu za mało budynków jest, więc ona samym swoim jakby... Samymi budynkami jest po prostu już jakby taka biedna. Trochę można by było powiedzieć, że jest podobna do tamtej, z tego względu, że mamy tutaj wiatrak, mamy tutaj ognisko na środku, mamy też coś chyba ala studnia tutaj będzie, pola i tak dalej, jakieś domeczki, kościół, ale no niestety nie, bo też mi się tak z początku wydawało, że może przyszedłem do tej samej znowu. Ale tam przynajmniej się paliło ognisko, a tutaj się nic nie pali. Stróżki takie w sumie, takie dobrze zrobione, że to tak trochę po trawie, trochę po takiej dróżce, ale wiadomo, gdzie trzeba iść. Jesteście wolne. Bardzo proszę. A tu co jest? No, woda jest oczywiście. Co ma być? Dobra. Studnia fajnie zrobiona. Okej, trzeba stąd wyjść teraz. Co my tu mamy? Sołtys. O, jesteśmy u sołtysa. O, sołtys. Sołtys. Zobaczymy, jak sołtys zmierza. Te ptaszki z tych snopków to tak ciekawie jest zrobione, naprawdę. A sołtys jak mało budowany tutaj, popatrz. Jakie luksusy u sołtysa. Chlebek, słodkie jagody, ciastka, plastry miodu. Chodź popatrz, jak se żyje. Ewangelio. Normalnie sołtys, zobaczcie, dywanik tutaj przed łóżeczkiem. Normalnie koks, sztoks. Musimy jeszcze przespać, bo oczywiście też napadać po każdym jakby rozpoczęciu gry. W każdym wczytaniu save'a. Chyba nie przeszło. Chyba jednak nie przeszło. Nie, przeszło, dobra, jest spoko. Dobra, wychodzimy od sołtysa. Sołtys widzę, mam tutaj naprawdę i ogródek wspaniały jeszcze. No i to chyba byłoby na tyle, bo już oprowadzenie po mapce było wykonane. Tu nie wiem, co to ma oznaczać. Jakby taka niedokończona budowla jest. A co tu jest? Co tu jest? Pokaż. Tu jest jeszcze jakaś inna tabliczka, czyli można z jakiegoś innego miejsca tutaj dotrzeć. Sierpowo. No, czyli po prostu chyba z tej drugiej jakby wioseczki tam. To były te rozwidlenia. Coś mi się tak wydaje. Wiecie? Że to z tamtego miejsca można tutaj po prostu przybyć sobie. O, tu się coś dzieje. A, bo tu jest taki jakby ala kominek zrobiony. No, 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 rozumiem. Tak jak mieli to Indianie kiedyś. To chyba na tej zasadzie to się po prostu tutaj sprowadza. Dzień dobry, jesteście wolni, oczywiście. Zbieramy sobie marcheweczkę. Albo chyba nie zbieramy, tylko że po prostu to zniszczył. Dobra, fajnie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli cię podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Pamiętaj o napisaniu jakiegoś komentarza. Zapraszam Cię do zaobserwowania mojego Instagrama. Zapraszam Cię oczywiście na dołączenie do mojego Discorda. Link masz w opisie. A ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.